przebudowa ulicy Nawojowskiej i Młyńskiej w Nowym Sączu czy modernizacja drogi w Myślcu i na osiedlu Lipie w Starym Sączu to niektóre tylko inwestycje drogowe dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu podpisano umowy z przedstawicielami samorządów. Dwie ulice, czyli jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Nowym Sączu, czyli ulica Nawojowska. I tutaj dofinansowanie jest na 12,5 miliona złotych. Całe zadanie kosztować będzie miasto pewnie około 25 milionów. No i ulica Młyńska, równie ważna arteria komunikacyjna, przebiegająca wzdłuż szpitala. Tutaj kwota dofinansowania to jest 3 miliony 700 tysięcy. Całość zadania 6,5 miliona, zatem bardzo pokaźne dofinansowanie i cieszy to, że udało się dzisiaj podpisać te umowy. I jak dodaje wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek, obydwie inwestycje powinny się zacząć jeszcze w lipcu. 300 tysięcy złotych dofinansowania trafi do gminy Stary Sącz. Jak mówi burmistrz Jacek Lelek, realizowane w ramach funduszu inwestycje, choć nie na dużą skalę, to jednak bardzo potrzebne mieszkańcom. Jedna jest to ulica łącząca, właściwie droga łącząca Myślec oraz Żeleźnikową. Jest to taki łącznik bardzo istotny, bardzo ważny dla wielu kierowców, ponieważ czasem wiele osób wykorzystuje to również jako taką małą obwodnicę, na przykład ulicy Węgierskiej czy przy zakorkowaniu w godzinach szczytu, więc tutaj połączymy z nową drogą w Nawojowej miejscowości Myślec. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi na osiedlu Lipie w Starym Sączu. No tutaj to obejmie to przebudowę chodników, przebudowa ulicy obejmie budowę chodnika, budowę odwodnienia, nową nawierzchnię, infrastrukturę pełną. A łączna pula środków przekazanych do powiatów Nowosądeckiego i Gorlickiego oraz miasta Nowy Sącz to 35 milionów 200 tysięcy złotych. Mając na uwadze, że dla województwa małopolskiego przeznaczonych jest około 300 milionów złotych, to pokazuje, że tylko w przypadku dwóch powiatów ziemskich i jednego grodzkiego to przekracza to 10% wartości wszystkich środków przeznaczonych dla tego regionu.